Siemaneczko widzowie, ja jestem Inapek i witam was w pierwszej części poradnika w Roblox Studio, jak zrobić grę typu clicker. Odcinek będzie podzielony na kilka części, kilka partii będą wychodzić w różnych dniach, po to aby było wam łatwiej wszystko ogarnąć, wszystko po kolei na bieżąco robić. Dzisiaj sobie zrobimy podstawy, czyli statystykę pod tabem oraz guzik do klikania i samo po prostu nabijanie się klików za klikanie tego guzika. Więc pierwsze co musimy zrobić, wchodzicie tutaj na Explorerze w Server Script Service, wybieracie skrypt i macie skrypt, wszystkie skrypty będziecie mieli w opisie, więc żeby wam nie przedłużać zbędnego pisania, sobie już wkleję gotowy skrypt, który sobie wcześniej zapisałem. I pamiętajcie widzowie, że później te dwie linijki, czyli nazwa klików oraz nazwa rebirthów jest ważna w dalszym ciągu tego, więc jak będziecie zmienić tą nazwę, to pamiętajcie, że potem ja też wam to pokażę, żeby tam też zmienić na tą nazwę, jak to tutaj nazwiecie. Dobra, mamy już statystykę, sprawdźmy ją sobie, czy działa, czy wyświetli mi się pod tabem. Mamy, są kliki, są rebirthy. Dobra, jako drugie wchodzimy w Starter GUI, też w Explorerze, klikamy plusa, wybieramy sobie Screen GUI, zmieniamy mu nazwę pod skrótem F2, nazywacie to jak sobie chcecie, naciskacie plusa, Text Button, umieśćcie sobie ten przycisk gdziekolwiek chcecie na ekranie, no ja jako to jest clicker, to gdzieś na dole sobie go umieszczę. Kwestię dekoracyjną tego przycisku nie będę się bawił, bo jest to kwestia indywidualna, więc jak klikniecie sobie na ten text button i tutaj sobie będziecie zjeżdżać w properties background color 3, będziecie sobie zmieniać, to będziecie mieli to. Jak niżej sobie jeszcze zjedziecie, będziecie sobie mogli zmienić czcionkę na jakąkolwiek inną, zmienić to, co ma tam pisać na tym przycisku. Kolejne, klikamy sobie na plusa na tym text buttonie i wklepujemy nie script, a local script, czyli będzie dotyczył samego tego przycisku po prostu. No i wklepujecie sobie, nie wiem, kopiujecie, przypisujecie sobie ten skrypt albo z opisu kopiujecie i wklecie. I tu są te ważne dwie rzeczy. Jak w statystykach, ladder statsach sobie nazwaliście inaczej te kliki, to tutaj też wpiszcie tą nazwę, którą sobie inną daliście. I to samo jest z rebirthami, jak sobie inaczej daliście nazwę, to też tutaj to musicie inaczej dać. I skrypt mamy gotowy i go teraz przetestujemy sobie. I klikam sobie na guzik i jak widzicie statystyka w prawym górnym rogu rośnie. Mamy 30 sobie klików i guziczek działa. Także to by było na tyle w pierwszej części, jak zrobić grę typu clicker. W następnej części zrobimy system rebirthów, czyli będzie kolejny guzik, będą rebirthy i koszt tych rebirthów. A na teraz kończymy. Także dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym poradniczku. Pa, pa!